Dziękuję ślicznie. Ostatnie pytanie. Ja nie z pytaniem Marka Lublicą, ja z taką serdeczną prośbą do Państwa wszystkich. Bo Pan mówi, że kończymy spotkanie, a ja nie chciałbym stąd wyjść bez przekonania, że mam zagłosować na Panią, czy na kogokolwiek innego. Jakby Państwo byli uprzejmi, dosłownie w dwóch zdaniach, bo Pan już chce kończyć. Dlaczego Arkadiusz B. ma głosować na Panią i tak dalej? Jakbym mógł prosić, każdy z Państwa... Już też każdy z Państwa się przedstawiał i powiedział, czym się chce zająć. No tak, ale to ostatnie zdanie finalizujące nasze spotkanie. Jakby, jeżeli można, jeżeli nie, to przepraszam. Ja powiem, jeżeli mam powiedzieć to... Króciutko. Ja proszę o Pana głos. Mam doświadczenie w zarządzaniu, powiedziałem, na stanowisku kierowniczym. Staram się być osobą uczciwą. Tam na plakacie widzicie, moje hasło jest bardzo proste. Uczciwa praca. Czego się dorobiłem i nazwiska, i sytuacji, tylko swoją pracą uczciwą. Nic więcej nie oferuję, tylko uczciwą pracę. Proszę o głos. Dziękuję. Proszę po kolei tak dalej. Jak mogę prosić o Pana głos? No, zauważyłem, że Pan delikatnie do mnie nie przepada po moich słowach. Niech Pan przepada za swoje słowo. Nie przepraszam za swoje słowo. To są moje poglądy. Ja będę ich bronił, nawet jeśli nie zostanę wybrany, jeśli nie będę miał Pana głosu. Obiecuję, że tak dużo nie wystarczy mi sił, będę walczył o wolność, własność i sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy wszyscy tego samego Boga. Dzisiaj ja. Jutro ktoś inny może po prostu zachorować na raka. Taka jest sytuacja. Choroba nie przebiera. Rzeczywiście nie wybiera. I liczba pacjentów onkologicznych w zastraszający sposób wzrasta. Więc są leczeni, są świetne metody leczenia, natomiast nikt ich nie rehabilituje. Nie rehabilituje ich i oni są po prostu zagubieni. Często późno wracają do pracy, nie mogą wrócić do życia społecznego i zawodowego. I to moim zdaniem będę chciała zawalczyć o to, żeby powstała z prawdziwego zdarzenia na Podbeskidziu przychodnia rehabilitacyjna dla pacjentów po leczeniu onkologicznym. Dziękuję bardzo. Tak, króciutko. No bardzo króciutko. Ja proszę o Pana głos, dlatego, bo Pana syn i koledzy i koleżanki Pana syna będą mogli pojechać sobie autobusem do Katowic, do Bielska-Białej, do Krakowa i będą mogli wrócić o ludzkiej godzinie do domu i w zasadzie i bezpiecznie, więc o to będę walczyła. I to żywca też zapraszam. Również do żywca, tak, żeby Pan wiedział. Tak. Ja wszystkich Państwa proszę o głos, dlatego że bardzo się angażuję zawsze w to, co robię, zapewniam Państwa. Oprócz tego miejcie w pamięci to, co powiedziałem. Mimo że mówiliśmy nieraz podobnie, to jednak widać wyraźnie, że są różnice. Więc wybierając, decydując się, zaznaczając tam nazwisko, przypomnijcie sobie Państwo również tę debatę i wyciągnijcie wnioski. Ja mówiłem szczerze, od serca, takie są moje poglądy. Dziękuję. Proszę Państwa, o głos na mnie, dlatego wskazuje nazwa naszego ugrupowania. Jesteśmy bezpartyjni. Nie wszyscy są, to nie jest dziennictwo partyjne. Część miała legitymację, nigdy takiej legitymacji nie miałem, ale uważam, że w samorządzie powinno być jak najmniej, powiem brzydko, partyjniactwa, a dla mnie partie, szczególnie te, które są sfinansowane z budżetu, to jest dużo państwa w samorządzie. Bezpartyjni, nasza inicjatywa jest po to, żeby jak najbardziej realizować zasadę subsydiarności, czyli państwa tyle, ile jest go potrzebne i ani grama więcej. Dlatego proszę o głos na bezpartyjnych samorządowców. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, chcąc podsumować tę debatę, nie ilość, a jakość. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie, za to, że chcieli Państwo uczestniczyć w tej debacie. Dziękuję Państwu kandydatom za udzielone odpowiedzi, za chęć udziału w tej debacie. Dziękuję Państwu, publiczności. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję portalowi Śląska Cieszyńskiego OX.pl za zainteresowanie, za transmitowanie tej debaty. Serdecznie dziękuję, tak jak już na samym początku powiedziałem, Pani Dyrektor Izabeli Kuli i wszystkim pracownikom Biblioteki Miejskiej w Cieszynie za możliwość zorganizowania właśnie w tym miejscu tej debaty. No i cóż mogę powiedzieć, wszystkich Państwa zapraszam do tego i zachęcam do tego, aby
już za 10 dni 21 października skorzystać ze swojego prawa wyborczego, iść na wybory, no i zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z własnymi poglądami po prostu oddać swój głos. Bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na kolejne nasze inicjatywy. Dziękuję, a wszystkim kandydatom życzymy powodzenia. Dziękuję.